Witam wszystkich bardzo serdecznie i mile. Kolejny film Gustaw Wody. Jestem już praktycznie ostatni raz, można powiedzieć, na Pstrąga. Myślę, że ten filmik będzie złożony tam z dwóch wypadów. A 1 września jest rzeczywiście okres ochronny. No i co, popróbujemy coś tleniowo-pstrągowo porzucać. Zobaczymy, czy coś dzisiaj się poszczęści. Woda już opadła. Proszę Państwa, ale piękny tleń. Piękny tleń. Wow. To jest naprawdę pięknie. Taki, proszę Państwa, tleń. Kurczę. Jeszcze się nie wytnie. Piękny. Ah. Piękny. Tak, to jest tleń. Nie będę go mierzył, ale na pewno te 45 na pewno ma. Piękna rybka. Piękny rybek. Puszczamy go. Jeszcze wyklinie. Musimy go tutaj nasyć. Proszę, proszę. Brawo. Piękny tleń. Piękny. Zasnąłem wstrągowo. Taki maluszek. Piękny. A takiego wopka. Takiego wopka. Czuję coś trochę głębiej stuchniętego. Mam nadzieję, że go nie urwę na kamieniach. Takie owoc podaję. Mój killer tleniowo-pstrągowy ostatnimi czasy. Jest? Siedzi? Chyba siedzi. Razem strąg. Strąg. No, wypił się sam. Sam się wypił. Taki pstrążek. To jakby jakąś chorobę. Puszczamy go. Tylko nie. Także. Sezon na pstrąga. Możemy powoli zakończać.
Ładny klej, fajny pstrąg. Ostatnio wyciągnąłem bardzo ładnego tęczaka. Proszę Państwa, taki pstrążek. Cztery dyszki na pewno. No nie będę go mierzył. Ładnie go widać. Cztery dyszki. Tęczak. Łatwisz mi fotę? Dobra. Foty nie trzeba. Płyń mały. No cztery dychy. Życiówka. Życiówka tęczaka jak nic. Płyń młody. Udaje. Pięknie, patrz jaki kurde. Skubany. Kuźle. Poszedł. Nie w tą stronę, głupku. Nic ci nie będzie, płyń. Na cztery. Tam. Nie. To jest drążek fajny. Takie było branko, że... Także zakończenie sezonu pstrągowego jak najbardziej uważam za zakończone. Ładny pstrążek taki około 30 może. Ładnie wcięty. Taki żywotny. Płyń, rybki. Płyń. Tam gdzie sobie miejsce polecić. Połączymy się, a ja tu będę do mnie dłuższy. Na tego woka złowiłem klenia. I te dwa pstrągi. Zakładam swojego. Kolega się tam mnie pytał kiedyś na jakiego złożyłem tego dużego klenia. No to taki jest wobec. Tak wygląda. Nabijam sobie go. Tu jest jeden kotwicy. Jedzie od razu. O, fajny. Nie idzie. Ryba. Taki klenie. Proszę Państwa, znowu duży klej. Kolejny. Znowu pięknie. Pięknie. Tego już mierzymy. No, za 45 na bankowo. Piękny rybek. Nie, proszę Państwa, dzień dzisiaj łowi. Też kompletnie. Nie. 50. Różne 50. Nie, sprawdziłem. Ładnie ryba ma 47 cm. 50.
nie wiem, gdzie płotki, nie? Tak. Jest mi życie, to słuchajcie, nie? Nie, nawet myślę, że to była ryba, ale to była ryba, to jaki to było rozmiar. Na razie dwa strągi, dwa tlenki. Więcej jeden strąg, dwa pięknie. Kurde, był. Do uderzenia. Jak się dzieje? A! Kurde. Jedzi, o kurde, wow, proszę Państwa, znowu coś konkretnego, o proszę Państwa, ten to już jest chyba mój życiowy, kurczy drań, proszę Państwa, widzicie go, głęboko, płytko wpięty, gdzie jest się gołta. Uciekł, ale był życiowy, kurczy drań, ale był, wow, ale był kręg, wow, myślę, że był po 6 dych. No i co moi drodzy, będę kończył. Dzisiaj było naprawdę bardzo dobrze. Na tego wopka połowiłem naprawdę dość sporo fajnych rybek. No i co, nigdy nie robię zakończenia, no ale teraz to zrobić. Dlaczego? No ponieważ nasz kanał wędkarski ADHD jest praktycznie rok na rynku, no i udało się zdobyć 200 subskrypcji. Także chciałbym z tego miejsca bardzo Wam wszystkim serdecznie podziękować i zapraszać na więcej. Miał być dzisiaj ze mną Kari, no ale niestety ma się to w niebo, jak zawsze. No i chciałbym pozdrowić też wszystkich, którzy tutaj ze mną często bywają. Marcin, Radek, Polski, Gaston, no i Kari. No i także tak samo Was. I zapraszam na więcej. Mam nadzieję, że będzie tego więcej. Będziemy cały czas próbować robić fajne filmy i promować zasadę złów i wypuść, bo to jest ważne. Wypuszczajcie ryby, bo to jest naprawdę istotne, żebyśmy mieli coś do połowienia za parę lat i żebyśmy mogli naszym dzieciom dawać naprawdę masę frajdy z dużymi rybami, a nie płotkami i uklejami. Także z tego serca żegnam Was wszystkich bardzo serdecznie i mile. Elo, czpień, poltro dla wszystkich.